Kapitalne rozmowy. Andrzej Mierzwa. Dzień dobry, Andrzej Mierzwa. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Kapitalnych Rozmów. Jak wiecie, podpytuję przedsiębiorców, jak wpadli na swój kapitalny pomysł, czyli jak i dlaczego założyli firmę. Ale dzisiaj chciałbym wam przedstawić kogoś, kto nie tylko sam jest przedsiębiorcą, ale także innym przedsiębiorcom doradza. Naszym gościem jest dzisiaj Robert Łukomski, założyciel i partner firmy Hevelius Advisory. Witaj, Robercie. Witaj, Andrzeju, witajcie. Dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Słuchaj, znamy się od kilku lat, ale jak na razie nie robiliśmy wspólnego biznesu, nie mamy więc konfliktu interesów, więc pytania i odpowiedzi mogą być bezpośrednie, a tynkowanie rzeczywistości i polityczna poprawność nie są potrzebne ani wskazane. Zacznijmy od początku. Powiedz, jak i dlaczego założyłeś Hevelius Advisory? Skąd pomysł? Potrzeba założenia Hevelius Advisory wynikła bezpośrednio już jakby z doświadczeń, z pracy w wielkich korporacjach, w wielkich firmach doradczych. No i potrzeba oczywiście samorealizacji. Posiadając pewną już poduszkę finansową, posiadając bagaż wiedzy i doświadczenia, można się na taki spokojnie już w branży doradczej rzucić na szersze wody i po pierwsze robić rzeczy, które, do których ma się już pasję, bo to zaczyna być bardzo ważne w pewnym momencie, żeby robić to, co się kocha, to, co się lubi, zajmować się zagadnieniami, które cię interesują, a niekoniecznie spadają z, jako cele z zarządu, tak? Lub też nie wymaga się roli zarządczej, pełnienia roli zarządczej i dopilnowywania całego biznesu, tylko zajmowanie się bezpośrednio tą korową sprawą, takimi jak pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstw, czy też reorganizacja ich, czy też ustawianie odpowiedniego ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach, lub też bardziej szczegółowymi elementami, takie jak innowacje, czy też nowy temat, ale ESG. Tak? Do którego zaraz zresztą przejdziemy. Tak jest. Drugim wydaje mi się potrzebą to jest po prostu pracy dla siebie samego i generowania wartości dla siebie, również ponoszenia ryzyk z tym związanych. Tak, tak jak mówię, posiadanie odpowiedniej wiedzy i posiadanie odpowiedniego majątku na przykład na pewno sprzyja tym podjęciu takiego ryzyka. Które podjąłeś? No dobrze. Tak jest. To moje standardowe pytania teraz. Pierwsze. Powiedz mi, dlaczego twoim zdaniem warto iść na swoje i czy w Polsce prowadzenie firmy, nie samo założenie, bo samo założenie jest właściwie wszędzie tych i bardzo proste, ale prowadzenie firmy w Polsce twoim zdaniem jest trudniejsze niż w innych krajach europejskich, łatwiejsze? Jak byś na to spojrzał? Myślę, że pierwsza część tego pytania to właśnie przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat, czyli chęć pracy na swoim plus chęć zajmowania się wtedy, kiedy się chce. Oczywiście to z pewnym przymrużeniem oka, kiedy się chce, bo to nie zawsze jest tak. Ale tematami, którymi chcę się zajmować, to jest to, co sprawia, że ludzie z korporacji często przechodzą, tak jak ja, do działalności gospodarczej. Natomiast druga część pytania, czy w Polsce jest łatwiej zajmować się biznesem? A odpowiedź jak zwykle na takiego typu pytanie jest: to zależy. Tak? To drugie pytanie pomocnicze. Jestem doradcą, więc... Od czego zależy? Tak, od czego zależy. No, wydaje mi się, że przede wszystkim od tego, w jakiej branży się pracuje, czym się człowiek zajmuje, w jakiej skali robi. Tak? Ale ogólnie, że jakby nie wdrażanie w specyfikę, nie wdrażając się zbytnio, to wydaje mi się, że praca z... bycie przedsiębiorcą za granicą pływa się po znacznie większych oceanach, tak? Pracując w Holandii czy pracując w Niemczech, co prawda w korporacjach, ale pracowałem z licznymi doradcami, którzy mieli, wiadomo, znacznie większe możliwości. Jednak większość central wielkich przedsiębiorstw zajmujących się poważnymi tematami globalnymi dla działalności przedsiębiorstw znajduje się właśnie tam, czy to w Holandii, czy to w Niemczech, czy to w Stanach Zjednoczonych, Silicon Valley, czy za granicą. W Polsce te możliwości są mniejsze. Tak? Oczywiście, jeżeli mówimy o pracy doradcy, no to pierwsze, co wpływa na
satysfakcję pracy doradcy, to jest stawki, po jakich pracuję. Nie ukrywam, że te stawki za granicą są wyższe, w związku z tym jest łatwiej jakby się dostosować, łatwiej zejść ze swojej stawki, mając na przykład koszty ponoszone w Polsce, natomiast pracując z stawkami amerykańskimi. Tak? A masz takich klientów, jeśli mogę zapytać? Ostatnie 2 lata zajmowałem się projektami właśnie dla klientów amerykańskich, gdzie poza różnicą czasową jakby bardzo sobie chwalę tą współpracę. No ale to konkurencję też masz amerykańską w takim razie. Konkurencję mam amerykańską, ale tematami, które się zajmowaliśmy, były bardzo polskie, a mianowicie otwarcie Centrum Usług Wspólnych w Krakowie, tak? Gdzie z jednej strony trzeba było wypracować strategię podejścia działu finansów notowanej spółki amerykańskiej do optymalizacji działania funkcji finansów poprzez przekonanie, że automatyzacja i stworzenie Shared Service Center to są te rozwiązania, następnie stworzenie strategii stworzenia Shared Service Center, a następnie wdrożenia tego i spojrzenia, jak przecina się wstęgę w centrum otwieranym i zatrudnianie pierwszych pracowników, to jest zadanie, które może wykonać zarówno Amerykanin, ale wydaje mi się, że mieliśmy tą przewagę, że właśnie mieliśmy lokalnych. Pracowaliśmy we trójkę, gdzie byli Amerykanie, gdzie było mój przyjaciel wspierał nas z Krakowa, który jest bezpośrednio tam, no i ja z Warszawy. To był taki powiedzmy optymalny team. Tak? Zadam pytanie pomocnicze, jeśli pozwolisz, bo bardzo często moi goście mówią, że w Polsce nie ma zrozumienia dla prowadzenia działalności przedsiębiorcy, głównie ze strony administracji państwowej, że bardzo często na przedsiębiorcy się patrzy jako potencjalnego, nie bójmy się tego słowa, złodzieja, albo na pewno kogoś, kto potencjalnie może być nierzetelny, co w innych krajach chyba nie ma miejsca. Z czego, jak myślisz, to wynika? Czy rzeczywiście masz takie odczucie, że w Polsce jest być trudniej przedsiębiorcą, nawet jeżeli formalności wszystkie są potencjalnie już równie łatwe jak w innych krajach? No, tak, to jakby trzeci element, który jest plusem zdecydowanie pracy na bardziej, powiedzmy sobie, w bardziej dojrzałych demokracjach, no to jest wyższa kultura prowadzenia biznesu i to nie tylko, jeżeli mówimy o administracji, ale chociażby taki prozaiczny element jak płacenie na czas faktur, tak? Które oczywiście różne rzeczy się zdarzają, natomiast jest znacznie mniej z tym problemów, tak? Czy też zamykaniem projektów, gdzie nagle okazuje się w Polsce, że jednak trzeba jeszcze 3 czy 4 rzeczy dołożyć od siebie, żeby ten projekt zamknąć, które na przykład nie były do końca w umowie, tak? I to w ramach ceny, no bo wiadomo, że pracując w małej firmie doradczej, Heavenly Advisor jest małą firmą doradczą, jednak też siły przetargowe jest mniej, pracując szczególnie dla dużych firm. A w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych pracując nigdy nie, czy też pracując z firmami holenderskimi, nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego, że byłem inaczej traktowany jako mały przedsiębiorca, czy jako freelancer. Tak? To jest bardzo ciekawe, bo trwa debata w naszym kraju o tym, czy jeżeli ktoś wystawia fakturę i ona nie jest zapłacona, czy powinien płacić VAT. Ja prowadzę firmę jedną, net kilka w Anglii, we Francji. I zawsze płacę VAT w momencie wystawiania faktury, takie są przepisy, tak jest. Tylko że te faktury są po prostu płacone. Tak, bo no właśnie o tym chciałem powiedzieć, tak. Że to przestaje być problemem w momencie, kiedy te faktury są płacone, czy się czeka 30 dni, czy 15, czy 90 nawet, to wiedząc, że ma się solidnego partnera po drugiej stronie, no trzeba troszkę sfinansować ten projekt, tak, jako ten mniejszy. Ale też często firmy się zgadzają na sign-up fee, czyli na wejście, szczególnie jeżeli poszukują konkretnego specjalisty od konkretnego tematu. Natomiast no, prowadzenie biznesu w Polsce ma też plusy, tak? Przede wszystkim są niższe podatki. Nie ukrywajmy, że nasze podatki, jak można mieć wiele do powiedzenia na temat kompleksowości ich obliczania, czy też sprawiedliwości, powiedzmy, pomiędzy różnymi formami zatrudnienia, na temat
których toczą się i zawsze toczyły i będą toczyć dyskusje. Natomiast trzeba obiektywnie stwierdzić, że podatki, czy to w stosunku do pracy, czy też prowadzenia działalności gospodarczej, są niższe. Tak? Oczywiście, jeżeli nie jest się obciążony dodatkowymi parapodatkami w stylu składki zdrowotnej. Tak? Kapitalne rozmowy. Robercie, pytanie drugie. Biznes, rodzina, hobby. Jak znaleźć w tym trójkącie bermudzkim złoty środek? I też będzie pytanie pomocnicze, jakie jest twoje hobby, powiesz. Tak. Wydaje mi się, że jednym ze sposobów, o którym już na początku rozmowy wspomnieliśmy, to zredukowanie tego trójkąta do dwóch zagadnień. Czyli robienie tego, co się lubi, sprawia, że biznes łączy się z hobby, częściowo oczywiście, i wtedy jest jakby już nie trzy etapy czy trzy zagadnienia, z którymi trzeba się uporać, z konfliktami interesów pomiędzy nimi, a powiedzmy sobie 2,5, tak to nazwijmy. Tak? Z drugiej strony wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, kiedy wahadło przesunęło się troszkę w drugą stronę, bo w latach 90., na początku lat 2000, wszyscy zachłysnęliśmy się, znaczy wszyscy, i moi rodzice, i ja też, gdyż w tych czasach jakby kończyłem studia, zaczynałem pracę, zachłynęliśmy się możliwościami, jakie otwiera przed nami wolny rynek, wolna gospodarka, i wiele osób przesadziło z jakby z zaangażowaniem w to, z wykorzystywaniem możliwości, nie poświęcając zbyt dużo czasu na przykład dla swoich latorośli, co się potem odbijało, że tak powiem, przykrymi konsekwencjami. Teraz wahadło poszło w drugą stronę. Tak? Młodzi ludzie nie mówią o work-life balance, tylko o life-work balance, gdzie dla nich przede wszystkim w Generation Z mówi się o tym, że najważniejsze jest, jak żyć, jak się promować, jak zajeść się w social mediach, a mniej, że tak powiem, jak zrobić karierę i pieniądze. Chociaż to oczywiście jest ogólnik, tak? Obaj znamy młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą zrobić karierę, którzy chcą młodość wykorzystać w dużej mierze do tego. Tak? Ale właśnie to łapanie się na co może nie codziennym, ale co tygodniowym sprawdzaniu, czy ma się ten, czy nie opuściło się czegoś ważnego w swoim życiu, to jest właśnie taki czek, który można sobie robić w piątek, czy nie przegapiło się jakiejś ważnej uroczystości, czy nie przegapiło się ważnych urodzin przyjaciela. To są takie czeki, które powodują, że można się w porę złapać, że się w pewnym krótszym czy dłuższym momencie przesadziło z jednym lub z drugim. Czytasz e-maile w weekend, czy odkładasz na bok? Czytam, przeglądam maile na bieżąco, natomiast oczywiście mam też maile, które otrzymuję na przykład z dużych firm doradczych z informacjami, z tak zwane helicopter view na tym, co się dzieje na rynku, i takie rzeczy odkładam sobie na weekend. Znowu, dlatego, że to jest moje też duże, w dużej części moje hobby, tak? Więc nie pracuję w weekend, tylko w tym momencie oddaję się hobby, żeby spojrzeć z góry, żeby złapać pewne fale, które nadchodzą, na które wiadomo, że gdy się wsiądzie na taką falę, to wtedy biznes model, czy strategia, czy operating excellence odchodzą, jakby mają mniejsze znaczenie w osiąganiu sukcesu niż bycie na tej fali, która i tak niesie w odpowiednim kierunku. Tak? Ja przyznam, że z mojego doświadczenia, bo też w sumie pracuję bardzo dużo na dystans, na e-mailach, najgorsze są piątkowe popołudnie, właściwie początki wieczoru, kiedy wszyscy siedzą przy komputerach i starają się wypchać jak gdyby problem w stronę tego drugiego. Tak. I teraz jeżeli chcesz szybko na to odpowiedzieć, to właśnie ryzykujesz, że wyjdziesz z biura o 20. Ja mam taką zasadę: w piątki 17:00 przestaję reagować na e-maile, wrócę do nich w poniedziałek rano. Mogę sobie je przeczytać, ale na pewno nie reaguję. Ja ci dam inny hint. Ja na przykład na piątek sobie nigdy nie planuję pracy. Wiem, że będę pracował. Może spędzę godzinę, może spędzę 12 godzin, ale nigdy nie planuję, staram się nie planować spotkań, nie planować pracy, po to właśnie, że gdy ta fala nadejdzie, tak, żeby można było ją na spokojnie, że tak powiem, opanować, a nie żeby rozbijała nam właśnie ten work-life balance. Tak? Mogę podpytać, jakie masz hobby? Tak, jednym z takich, mam parę hobby, ale te, którym chciałem się z tobą podzielić, ich gorąco namawiam, bo to jest super hobby, to jest żeglarstwo. Żeglarstwo morskie.
Wow. W momencie, kiedy traci się ląd z oczu, kiedy zostaje się samemu ze swoimi kompanami na łódce na wysokiej 2-3-metrowej fali, czuje się siłę natury, czuje się siły przyrody i pewne priorytety w głowie zaczynają się przestawiać i wydaje mi się, że to jest ten moment w moim życiu, kiedy mogę teraz też łapać pewien dystans, znacznie łatwiej pewien dystans do spraw i problemów i wyzwań. Przyznam się z pokorą, że ja należę do tej grupy, na którą wy, żeglarze, patrzycie lekko z góry, a na pewno z politowaniem, bo jestem motorowodniakiem. Ależ broń Boże, nie patrzymy z góry czy z boku, ale naprawdę, jak wchodzimy do portu, to odsuńcie się proszę. Znaczy większą manewrowość. Tak, i przyznam, że od czasu, jak zrobiłem starszego sternika, to trochę zmieniła się sposób, w jaki prowadzę samochód. Jednak pływanie uczy, że łódka nie jest samochodem i nie zatrzymasz się na 20 metrach, nawet jak bardzo naciśniesz hamulec, którego po prostu nie ma. Także jest to trochę inna. Uczy przewidywania, uczy patrzenia parę kroków do przodu w tych mikro, że tak powiem, zdarzeniach. No bo nie ukrywajmy się, zawsze silnik może dać pełną wstecz. Jeżeli się nie pomyli kierunku, co no. niektórym się zdarza. Tak. Powiedz mi, największa porażka biznesowa i wyniesiona z niej lekcja? Jak każdy przedsiębiorca, jak każda osoba z doświadczeniem ponad 20-letnim w zajmowaniu się biznesem, co nie jest ani dużo, ani mało, ale tak sam raz. Miałem swoje porażki i powiem szczerze, że największą moją porażką była porażka w czasie, kiedy jeszcze pracowałem w korporacji i to było nie sprostanie wspólne, to znaczy ja tylko część jakby w to wkładałem, ale nie sprostanie przeciwdziałaniu tego, że firma, w której pracowałem, upadła, przeszła przez tak zwane Chapter 11, była to firma notowana na giełdzie amerykańskiej. Czyli restrukturyzacja, a nie pełna upadłość. Bo upadłość, ile pamiętam, jest Chapter 7. Tak, masz rację. Language. Było to bardzo przykre i bolesne i nerwowe przejście, którego nigdy bym już nie chciał przechodzić, więc gdy następnie udając się do headhunterów już po poszukiwaniu kolejnej pracy, headhunterzy się bardzo ucieszyli, bo poszukują ludzi z takim doświadczeniem z Chapter 11. Ja mówiłem, że bardzo dziękuję, ale z tego doświadczenia nie chciałbym korzystać, broń Boże. Jest to jest lekcja, którą odrobiłem, że nie chcę, że praca w firmach, które mają poważne problemy, nie jest tym, co chciałbym kontynuować. Chociaż oczywiście wsparcie przedsiębiorców, którzy chcą zrestrukturyzować swoją działalność, polepszyć, to jest oczywiście automatycznie to, czym się zajmuję, szczególnie w kwestiach organizacji czy finansów. Natomiast lekcja, którą odebrałem, dlaczego ta firma opadła, gdy się już opadł kurz wszystkiego, no to znowu wracam do tego, o czym żeśmy powiedzieli przed chwilą, czyli do timingu biznesowego, czyli tej fali, która przychodzi. Jeżeli firma kupuje istotne aktywy, poważnie zadłużając się na samej górce, to nieważne jak jest super zarządzana, nieważne jaki ma fantastyczny produkt, a wiadomo, że w tym się też popełnia błędy, to w przypadku, kiedy się schodzi z tej fali, jest bardzo trudno nawet z tak fantastycznych marek, jakie były w tej firmie, uniknąć problemów. Tak? Więc timing biznesowy to jest jedno. A druga lekcja, którą dla siebie odrobiłem, to jest taka, że bycie szefem audytu, ściganie ludzi za to, czego nie zrobili lub wymaganie od nich rzeczy, żeby wykonywali pewne rzeczy lub sprawdzanie, w pewnym momencie przestało być tym, co lubię robić i po tej lekcji przestałem się tym po prostu zajmować. Można powiedzieć, że zmieniłem zawód. Kolejne pytanie. Czym dla ciebie są pieniądze? Ciężkie pytanie, ponieważ... Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ponieważ tutaj jest istotne, czy przypatrzymy na to z punktu widzenia Roberta jako osoby prywatnej, czy jako przedsiębiorcy. Tak? Pozostajmy przy tej części przedsiębiorczej.
No, nie ukrywajmy, że pieniądze są miernikiem sukcesu biznesu. Nie jedynym, ale głównym. Wszyscy ci, którzy mówią, że robią biznes dlatego, żeby się przyczynić do dobrobytu społecznego czy do naprawy problemów istniejących w świecie, pomijając kwestię robienia pieniędzy, uważam, że powinni się jednak zajmować charity albo powinni się zajmować innymi elementami, gdyż zawsze poniosą w pewnym momencie jakąś porażkę. Pamiętasz słynne pytanie ze wszystkich konkursów Miss Świata? Co byś chciała zmienić pokój na świecie? To trochę... Tak. To jest ważne, szczególnie w kontekście przemian, które teraz następują, wyzwań, jakie, przed jakimi stoimy, również wyzwań ekologicznych, tak? Wyzwań demograficznych, wyzwań ze świata postępu technologicznego. Mhm. Tak? To są trzy wyzwania, na które ja akurat zwracam najwięcej uwagi i uważam, że one ukształtują nasz region, czy też glob na następne lata. Oczywiście patrzenie się na pieniądze jako na jedyny success factor oczywiście już odchodzi w dal, natomiast nie należy na tej fali, powiedzmy sobie ESG, zapominać, że jednak robimy biznes dla pieniędzy. Tak? Kapitalne rozmowy. Robercie, czas na pytanie dla ciebie specjalnie. Mhm. Wymyślone. ESG i zrównoważony rozwój. To jest najnowsza biznesowa moda. Chyba już nie ma funduszu private equity, tak mój, czy banku, doradcy, który nie chwaliłby się swoim przywiązaniem do zasad environmental, social and governance plus zasady zrównoważonego rozwoju. Sam już nie wiem, ile w tym prawdy, rzeczywistej potrzeby, czy też okazji do zrobienia pieniędzy dla przedsiębiorcy, doradcy, a ile, mówiąc brzydko, picu, czyli okazji do zrobienia pieniędzy na kimś innym. Tak patrzę na niedawne artykuły prasowe Financial Times, który przeglądam regularnie. Studium przeprowadzone przez BlackRocka mówi, że firmy, które zatrudniają kobiety i mężczyzny, działają lepiej niż firmy, które zatrudniają większość mężczyzn. A z drugiej strony w tym samym Financial Times artykuł o tym, że ESG chyba już nic nie uratuje i właściwie świeć Panie nad jego duszą. Wielka pomyłka, niepotrzebnie wydane pieniądze, bo coraz więcej inwestorów na to nie zwraca uwagi. Siedzisz w tym temacie. Uh-huh. Ja regularnie co roku wypełniam raport zrównoważonego rozwoju w naszym funduszu. Jestem członkiem organizacji światowych działających w Polsce w tym zakresie. Powiedz mi, jako doradca, jako spec, co to jest to ESG? Jakie są szanse, jakie są zagrożenia, jakie są koszty, jakie są korzyści? Myślę, że opisywanie tego, czym jest ESG, to jest temat na osobną rozmowę. Na studia. Na zakładamy, studia. Że nasi słuchacze odrobili tą lekcję. Tak, tak. Ja postanowiłem, od razu powiem, tą lekcję odrobić w taki sposób, że zapisałem się po latach na studia podyplomowe, żeby w ciągu pół roku i kilku sekcji oraz napisaniu pracy zaliczeniowej z grupą fantastycznych koleżanek, opanować ten temat jakby dogłębnie i nie zajmować się tym samemu, tylko posłuchać rzeczywiście praktyków, gdyż to były studia stricte praktyczne, które gorąco polecam, bez reklamy. Jakie to są nie ma studia? Plasowania produktu, potwierdzam. Tak jest. Natomiast gorąco polecam wszystkim zajęcie się tematem ESG, wszystkich przedsiębiorców, gdyż to jest temat, którego się nie uniknie. Tak? Rozpocząłeś, w swoim pytaniu zawarłeś czy kwestię prawdy i rzeczywistej potrzeby. No to o tym już rozmawialiśmy przed chwilką, tak? Że załamanie, że ekologia i załamanie, jeżeli chodzi o naszą przyrodę, jest potwierdzone przez szereg naukowców, należy się tym zająć, a jeżeli ktoś nie wierzy w to, to chociażby dlatego, żeby oddychać czystym powietrzem, powinien pogodzić się z pewnymi kosztami również, które są związane z wdrażaniem tego ESG. Tak? Czy jest to prawda więc i czy jest to potrzeba? Tak, jak najbardziej. Szczególnie w tej kwestii ekologii i nie zapominajmy, że kwestia ekologii jest ściśle związana z bioróżnorodnością, o której nie należy zapominać. Dlaczego nie warto o tym mówić, gdyż stawianie wielkich połaci wiatraków pozyskujących
dla nas energię z wiatru czy też paneli słonecznych, choć wpływa na to, że nie musimy produkować albo musimy mniej produkować energii z węgla, to jednak źle wpływa na bioróżnorodność. Tak? I tutaj nie należy o tym elemencie mniej istotnym może, ale jednak często pomijanym zapomnieć. Czy jest to sposób na robienie pieniędzy? No na pewno, tak. Mieliśmy bardzo podobne zagadnienie w przeszłości, a więc po aferze Enronu mieliśmy wprowadzenie całej zasady, całego systemu kontroli sposobu budowy i kontroli wewnętrznej i oceniania kontroli wewnętrznej nad generowaniem tych cyferek, tak? Że dyrektor finansowy i prezes musi się podpisać pod tym nie tylko pod samymi cyferkami, ale też, że procesy, które ma w przedsiębiorstwie, są pewne i generują pewne wyniki. Tak? Teraz robimy to samo. No, dokładnie chciałem powiedzieć, popatrz na firmę niemiecką. Tak. Uciekła mi nazwa z głowy w tej chwili. Kilka lat temu tak samo wielka firma zbankrutowała. Audytorzy też nie znaleźli, tak powiem, nie dali sygnału. Teraz mamy FTX-a, wielką firmę amerykańską. Tak. Założycielowi grozi 120 lat więzienia. I znowu system nie zadziałał. Tak, tylko że o ile wdrażanie SOX-a miało głęboki sens, bo na temat historii, tak, no bo cyferki sprawozdania finansowe mówią o historii działania przedsiębiorstwa, nie o tego, co się dzieje w przód. Więc czy cyfry z historii zostały wytworzone w dobrym otoczeniu, jest sens jakby budować na bazie też oceniania przeszłości. Mhm. Natomiast moje pytanie do całego ESG jest takie, czy to, że oddaliśmy ESG w ręce księgowych, tak? EFRAG, no są, powiedzmy sobie, to księgowi audytorzy, czy to jest skuteczne podejście? Jeżeli mnie spytasz, okej, jakie inne, od razu ci powiem, nie wiem. To już dołożę kolejne pytanie do pytania, bo tak. Zgadzam się, że oddaliśmy to w ręce księgowych, ale również wiele rzeczy oddaliśmy w ręce polityków. Polityków i rosnącej administracji unijnej. Rosnącej z dnia na dzień. I ja jestem akurat wielkim fanem Unii Europejskiej, natomiast coraz więcej mam pytań, czy to, w jaki sposób działa Unia Europejska, czy to, w jaki sposób są rozdzielone tam funkcje, czy jest samokontrola wydatków, kosztów i efektywności. Te pytania rosną i dają, że tak powiem, dobrą glebę dla nasion, które są eurosceptyczne lub wręcz wrogie dla pojęć, dla tego podejścia. Tak? No dobrze, ale to jest powiedzmy nasza stara rozmowa jako przedsiębiorcy. Tak. Co 4 lata, jak się zbliżają wybory, podrzucamy nasze pomysły. Tak. Wybory mijają, zjawia się nowy rząd i musimy płacić nasze podatki. Tak jest życie. Natomiast sam przedsiębiorca prowadzący działalność, poza tym raportowaniem, o którym mówisz, czy jest sens szukania, że tak powiem, bardziej zielonej metody robienia twojego biznesu? No w moim przypadku to co? Przestanę kupować wodę mineralną do sali konferencyjnej w butelkach? Skoro nie jesteśmy na tyle mocni, żeby każdy z nas pojedynczo zatrzymał czy przekierowywał te fale, tak, które idą, które już powiedzieliśmy na początku, no mają głęboki sens. Tak? Pytanie jest nad to, w jaki sposób jest realizowane, a nie czy należy to realizować, czyli przerzucać na przedsiębiorstwa, na szczególnie te wielkie części odpowiedzialności za świat, tak? No bo na tym się też zamyka ESG, jakby patrzeć tak z samej góry, to tak, to jest prawidłowe działanie. No bo ci, którzy czerpią zyski, zatruwają, na przykład produkując energię, co jest bardzo potrzebne, no jednak powinni wchłonąć część jakby oczyszczania tych, czyli redukowania tych negatywnych konsekwencji. Ale jako przedsiębiorca, pracujący również z firmami SMI, tak, czyli z misiami tak zwanymi, uważam, że jest to też wielka szansa dla przedsiębiorstw, a żeby zaistnieć, żeby zdobyć trwałą przewagę konkurencyjną, postępując po prostu prawidłowo. Tak? Czyli jest przynajmniej 6 elementów, które jeżeli firma wdroży ESG, ale
Mówię o prawdziwym wdrożeniu, nie papierkowym wdrożeniu, że podpisaliśmy parę polityk, rozesłaliśmy mailem do ludzi, a od tej chwili będziemy jesteśmy zatrudniać. Zieloni. Tak, kobiety i mężczyzny nie będziemy zatrudniać, będziemy im płacić tyle samo, ale potem jak się wejdzie w cyferki, to się okazuje, że to jest wszystko nieprawda. Tak? Więc jeżeli przedsiębiorstwo poświęci trochę czasu, poświęci trochę energii, uważam, że może, mówię o małych i średnich przedsiębiorstwach, czyli prawie połowie PKB generowanego w Polsce, tak? Różnie to się liczy, ale mniej więcej tak to wygląda. Więc przede wszystkim mogą małe i średnie przedsiębiorstwa zdobyć przewagę poprzez poprawę świadomości swojej marki na fali ESG. Tak? Czyli krócej mówiąc, będąc tak naprawdę produkując coś eko, i to nie znaczy, że trzeba produkować coś super eko, bo świadomość poprawy marki może też koksownia osiągnąć, tak? Produkując bardzo brudne, jednak mają bardzo brudny przemysł, ale pokazując, co zrobiła dla tego, żeby poprawić swój wpływ na przedsiębiorczość, może robić szereg kroków, może przekierować gaz, który w procesie koksowniczym wydziela się do napędzania energii w miasteczku, może robić różne szereg kroków i dzięki temu zdobywać kolejne przewagi. Kolejnym elementem, nie będę się rozmawiał nad wszystkimi, to jest pozyskanie i utrzymanie pracowników. Coraz więcej młodzieży, która jest świadoma potrzeb naprawy naszego klimatu, potrzeb bioróżnorodności, potrzeb również zbalansowanego życia i takiej po prostu sprawiedliwości społecznej, jednak staje się to dla nich coraz ważniejsze i wydaje mi się, że wiele przedsiębiorstw może na tym zyskać, zarówno mając możliwość zatrudnienia, większą możliwość zatrudnienia takich ludzi, ale także utrzymania pracowników poprzez bycie zgodnym z ESG. Tak? Również finansowanie. Są nowe formy finansowane przeznaczone do ESG, które nie tylko pozwalają zmniejszyć koszty, ale w ogóle otrzymać finansowanie, co dla małych i średnich przedsiębiorstw często jest challenge'em. Tak? Czyli takie przykłady tylko podaję. Nie narzekajmy na miks energetyczny, a raczej zajmijmy się tym, co sami możemy na własnym podwórku zrobić. Absolutnie. Robercie, bardzo dziękuję za rozmowę. Moi drodzy, naszym gościem był dzisiaj Robert Łukomski, Heavy Use Advisory. Jeśli chcecie się więcej dowiedzieć o Robercie, jego firmę, zajrzyjcie na jego profil na LinkedInie, zajrzyjcie na stronę firmy. Bardzo dziękuję, Robercie, za rozmowę. Zapraszam wszystkich i bardzo dziękuję, Andrzeju, za zaproszenie do programu. To my dziękujemy, mówił Andrzej Mierzwa. Do widzenia, do usłyszenia. Kapitalne rozmowy.